Legendarny Włodzimierz Lubański od dziś podaje piłkę do mieszkańców gliwickiej Sośnicy, ale nie dosłownie, ze ściany. We wtorek odsłonięto mural z wizerunkiem byłego reprezentanta Polski i złotego medalisty olimpijskiego z Monachium. Uwielbiałam, bo to był, to jest z mojego pokolenia człowiek, to jest człowiek coś jak Lewandowski. Super, Lubańskiego znam jeszcze ze średniej szkoły, jak żeśmy zawsze oglądały mecze jeszcze jego. No. Dziś mieszkańcom kręci się łezka wokół, gdy wspominają sukcesy zawodnika i ówczesnej kadry Polski. A wystarczy powiedzieć, że oprócz złotego medalu olimpijskiego Włodzimierz Lubański strzelił w swojej karierze 278 bramek, z czego 48 dla reprezentacji Polski. 7 razy wywalczył Mistrzostwo Polski z Górnikiem Zabrze. Sukcesy można wymieniać długo. Autorami muralu są Marta Piruk i Marek Grela, czyli Czary Mury. Wcześniej wykonali mural z wizerunkiem Kazimierza Górskiego w Warszawie. Mural powstawał w bardzo szybki sposób. No najpierw trzeba było wykonać dobry projekt, żeby móc to otworzyć na ścianie. Zawsze to powtarzamy, że my nie korzystamy z szablonów, jeśli chodzi o sposób przenoszenia projektu na ścianę. Szkicujemy go ręcznie, malujemy wiadomo ręcznie, natomiast to, co ten projekt wyróżnia, to jest mozaika ceramiczna. Koniecznie chciałam zrobić mozaikę okrągłą. Marek mówi, dobra, gdzieś ją tam wmontujemy. No i na tym muralu mamy mozaikę w postaci kółek ceramicznych w ilości 300 sztuk, które imitują nam trybuny. I dziś podczas odsłonięcia muralu pojawiły się też trybuny, bo wielu mieszkańców, a także młodzi zawodnicy Sośnicy Gliwice, w której Lubański stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Ja niedawno rozmawiałem z Asiem Marksem, który przecież jest moim kolegą i złotym medalistą olimpijskim. I tak żeśmy się zastanawiali, no w takiej dzielnicy Gliwic, prawda, nagle stała się rzecz niesamowita, bo kilku reprezentantów Polski piłkarskich było. Nie wiem, czy tutaj takie powietrze było, czy to po prostu był przypadek, no ale dla mnie, kochani, no ja przecież tutaj z rodzicami od najmłodszych lat wychowywałem się, chodziłem tutaj do szkoły, chodziłem na różnego rodzaju podwórka, gdzie żeśmy kopali w piłkę z chłopakami. I doczekać się takiego momentu, to jest bardzo fajna i sympatyczna rzecz. Mural z wizerunkiem Włodzimierza Lubańskiego można zobaczyć na bloku przy ulicy Przyszłości 2.